Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku unboxing, na moim kanale. I jak widzicie, dzisiaj jest Pixel Box, który tarabani w środku. Ciekawe, co tam jest. Słuchajcie, jeżeli mam być z wami szczery, to naprawdę nie pamiętam, jaki jest motyw przewodni Pixela. Zaraz się pewnie przekonamy. Słuchajcie, widziałem, że wiele osób z was pisze w komentarzach, że właśnie też zamawia i że są super gadżety i że Maciek ma rację i że jest genialny. Słuchajcie, i uwierzcie mi, że tak jest. Gadżety pixelboxowe są przesuper. Czekajcie, bo tu jest teraz tak inaczej wszystko zrobili. Tęsknię za tą czarną folią. Znaczy, nie czarną. On chyba, czekajcie, on był z DHL-a chyba przychodzony zawsze. Wydaje mi się, że on był w takim żółtym kubraczku. Nie wiem. Dobra, rozcinamy. O. I tu jest teraz ten, patrzcie, cały list, o, nie widzicie, tu jest cały list przewozowy, także no tak to się teraz prezentuje. Nie ukrywam, że tęsknię też za tą bibułą i to będę podkreślał zawsze, bo bibuła jest najsuper, proszę bardzo. Jest teraz tylko ta płachta, ale płachta też jest, też jest cudowna. Dobra, mamy płachtę. La 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 la. O, są jakieś fajne rzeczy, słuchajcie, fajne rzeczy, więc jak zawsze to sobie idzie. I czekajcie, zacznijmy od karty. Simpsonowie? Koszulka, czapka! Słuchajcie, zaczniemy od czapki. Bez kitu, ale zanim. To a dlaczego dostałem? Ale zobacz, kartun! To jest temat przewodni kartun. Wiecie, jestem bardzo niezreformowalny i się nie mogę ogarnąć, ale kochajcie mnie mocno. Moi drodzy, witaj Giku. We wrześniu przynosimy... Słuchajcie, wiecie co? Ja to nagrywam w dniu, w którym pogoda za oknem mnie nie rozpieściła i ja bym chętnie teraz się położył, ale kochamy się nawzajem wszyscy i jedziemy. We wrześniu przynosimy cię w świat bajek. W swoim pudełku znajdziesz gadżety z najpopularniejszych kreskówek, które mamy nadzieję przypadną ci do gustu. W tym miesiącu wszystkie pixelboxy mają taką samą zawartość. Koniecznie daj znać w komentarzach na Facebooku, co o niej myślisz. To się tak prezentuje, czekajcie. Czy to się... Fokusniesz? O, patrzcie, fokusnął. Nice. Dobra, i słuchajcie, mamy tak. Jedyneczka. Czepek do kiszenia, czyli licencjonowana zimowa czapka z bajki Rick and Morty. Bajki nie kojarzę, w sensie to chyba, znaczy, nie wiem, czy gdzieś chyba słyszałem, że ona jest na Netflixie, Rick i Morty, czy to Maciek, nie, i to w ogóle nie ta dyrekcja, i to nie te sprawy. 2. Bożek Złotego Trunku, czyli licencjonowana figurka Złotego Homera Simpsona z serii The Simpsons. The Simpsons! Uwielbiam, słuchajcie, na życie kiedyś oglądałem nałogowo Simpsonów. I Simpsonowie chyba są na Netflixie też, tak mi się wydaje. Jeżeli ktoś nie kojarzy Simpsonów, to polecam serdecznie. Andec Recommendation, tak. Lodowi Bohaterowie, czyli licencjonowana forma do lodu z bohaterami Marvela. Także też tam gdzieś mi to przemknęło, słuchajcie, na dole. I ja nie ukrywam, że ja bardzo lubię, to zabrzmi durnowato, robić lody, w sensie w lodówce, wiecie, takie te... Przeważnie nie wiem, jak wy macie, ale ja nawet w zimie, jak mam Pepsi albo jakiś inny napój, bo przeważnie pijam Pepsi, to ja wolę mieć ją z lodem. Dlatego, że ona lepiej smakuje, jak jest mega schłodzona, więc no tak po prostu mam. Więc nie ukrywam, że się na ten gadżet bardzo cieszę. Wybuchowy Food Truck, czyli licencjonowana figurka Szalonego Królika z serii Rayman. Raymana też bardzo lubię. W ogóle wiecie, to mi się teraz kojarzyło taki off-top. Uwaga, Maciek robi off-topa. Kojarzycie, jak SN tak kiedyś też coś tam nagrywał i było... I to była fanpoczta od SN-a. I tory, i szyny, i obrazek. To ja dzisiaj się tak samo czuję. Trzy razy czytam to samo, trzy razy do mnie nie dochodzi. Kochajcie mnie! 300-częściowa przygoda, czyli licencjonowane 300-elementowe puzzle z bajki Rick and Morty. Ja puzzli nigdy nie umiem. Pamiętam kiedyś, słuchajcie, że w domu rodzice układali, jak ja byłem, Jezu, nie wiem, w pierwszej klasie, drugiej, trzeciej, jakoś tak, to była bardzo wczesna podstawówka. I rodzice, słuchajcie, układali puzzle, wydaje mi się, że to były puzzle ze Scooby-Doo-Bidoo. I potem dali to, tak, wiecie, taką antyramę jakby, tak jakby szkła to położyli, żeby to się nie rozbryzło nigdzie i pamiętam, że ja nie miałem tam swojego udziału w ogóle, bo ja puzzli nie potrafię. Dla mnie każdy puzzle może być połączony z każdym puzzlem, więc ze Scooby-Doo-Bidoo ja wam mogę zrobić budi-budi-bu i tyle z tego wyjdzie.
Szóstka. Lekarski fartuch, czyli ekskluzywna koszulka, którą można znaleźć tylko w tym Pixelboxie lub Pixel Tees. I podoba mi się, ja kocham koszulki. I siódemeczka, twój przyjaciel robot, czyli dostępna tylko w tym Pixelboxie, limitowana przypinka. I słuchajcie, tu mamy dwa razy dostępne to samo. Tylko nie wiem, pewnie producenci mnie bardzo kochają, ja was też. Pixelboxy są super. Dobra, słuchajcie, zacznijmy od czapy. Patrzcie na to! Ej, to jest genialne. Nie, czekajcie, ja muszę założyć. Nie ma innej opcji. Chodź tu. Ja w czapkach tak średnio wam się przyznam. Zimowych czapkach, bo te z daszkiem, snapbacki i w ogóle to jest okej. Ale tutaj to jest... Ała, mój kucyk się za... O! Ej, fajna jest! Ona strasznie mi się podoba. I czy to jest... Tak, to jest z Ricky Morty. No ja nie kojarzę Rickiego i Mortiego. Dajcie mi w komentarzach, czy to jest warte. Polecę... O! Przypinka nie padła. Polecenia. Czekaj... Przypinka, słuchajcie, jest nice. Jeszcze wam zanim odpakuję, tak pokażę. O, proszę bardzo. Proszę. Jest. I teraz ją wyciągnijmy, bo ja lubię wyciągać przypinki. To jest takie fajne. O! I uwaga! Power Ranger Activation Go! Jest. Mamy przypinkę. Jest cudowna, bardzo mnie się podoba. Także o, ładna jest. Kocham przypinki, na tym moim, wiecie, starym krześle miałem przypinki, tutaj poprzypinane, no teraz na razie nie będę przypinał, ale za jakiś czas pewnie się przypną, bo to taki fajny akcent jest. Nie wiem, jak chodziłem na studia, to jak chodziłem na studia, to no, Boże, jaki wstyd. Jak chodziłem na studia, to do mojej torby właśnie miałem takie przypinki dołączane gdzieś. Tylko że wtedy jeszcze nie byłem na YouTubie i nie miałem takich fajnych przypinek właśnie z Pixelboxów i innych boxów, moi drodzy. No niestety, dobra. Słuchajcie, mamy tutaj... A, to są te puzzle. Puzzle też z Rickiego i Mortiego, proszę bardzo. Tak się prezentują. Czekajcie, pokażemy wam... Czy to się wyfokusuje? Nie, to się nie wyfokusuje, nieważne. Proszę bardzo, prawa strona, lewa strona, tu mamy, o proszę bardzo, jakieś tam... Jest trzy... Nie, tu. 300 elementów. Mamy 300 elementów. Patrzcie, się nawet wyostrzyło. Ale ładnie, no i dół pudełka. Czekajcie, wiecie co, ja spróbuję może je otworzyć. Ja puzzle nie umiem, czy ktoś z was... A, są zabezpieczone. Czy ktoś z was umie w puzzle? Jeżeli tak, to może ja wam rozdam puzzle, czy coś, macie ochotę? Czy zrobimy jakiś może konkurs na puzzle od Andeca. Puzzle od Andeca. I potem chcę zobaczyć na Instagramie, jak ładnie je układacie. O mój Boże. Tak. Tu jest 300 puzzli. Są w woreczku nierozrywalnym, więc słuchajcie, ja tego woreczka rozrywać nie mam zamiaru, dlatego że no... Po co? Dajcie znać w komentarzu, czy jesteście zainteresowani konkursem, ja coś, słuchajcie, wymyślę, zorganizuję. Jakieś pytanie będziecie musieli odpowiedzieć, kto pierwszy ten lepszy będzie. O! Takie zagadkowe, dla prawdziwych fanów Andeca! Ja wam coś wymyślę, moi drodzy. Słuchajcie. Mamy tutaj tą formę do lodów. Ice Cube Tray, proszę bardzo, z postaciami Marvela. Więc ja to oczywiście otwieram, dlatego że ja zaraz będę z tego korzystał pewnie. Także... I teraz... powiem wam, że super, zobaczcie. I to będą takie duże kostki lodu. Jak zawsze, słuchajcie, biorę 4 kostki, zapamiętajcie. To jest taka też... O, informacja o Andecu. 4 kostki loda. Także słuchajcie, jak zawsze biorę 4 kostki. Tak tutaj widzę, że wezmę 2, bo one są takie dość, jak widzicie, sporawych rozmiarów. O, proszę bardzo. Tak się prezentują. No i tutaj mamy z tyłu głowy bohaterów, także... O, nie, bardzo fajnie i słuchajcie, myślę, że przetestuję. Możecie wejść na mojego Instagrama, zrobimy może test loda razem. To będzie test loda. O, tak to nazwijmy, dobra. Słuchajcie, mamy koszulkę oczywiście na końcu, bo koszulki są najsuper. To jest ta figurka? Nie, czekajcie, jak to się nazywało? Ten Bożek. To jest figurka? Nie. A tu jest ten... Dobra, nie. Już się ogarniam, poczekajcie. Bożek Złotego Trunku, czyli licencjonowana figurka Złotego Homera. Słuchajcie, czyli mamy w tym Pixelboxie dwie figurki. Pierwsza jest tutaj, czekajcie. Homer, panie Homer. Pan tu przyjdzie do mnie. Oni jakich... Dziękuję bardzo za na zdrowie. Aha, on jest... Takie pudełeczko było, proszę bardzo. Mamy. Tak. Very... You buy very lucky, oh my god! Słuchajcie, będę miał szczęście. Otwieram to od razu. Dobra, nie otworzę tak, ale otworzę tak. Dobra, poszło. No, czekajcie.
Bo on tu ma... On tu ma gadżety! O Jezu, ale ty śmierdzisz. Słuchajcie, on śmierdzi takim... Jezu, nie wiem czym. Ale jak on capi, nie wiem, czy wy tego nie poczujecie. No, wiadomo, że nie poczujecie, ale on... Jezu, daje czadu takiego, że masakra. I tu słuchajcie... Dobra, nawet go pokażę. O, taki jest. Ja go sobie gdzieś postawię na kompa albo coś. I słuchajcie, tutaj, albo koło kompa. Tu ma takie dwa amulety jeszcze. Ma precla. Czy to się wyostrzy? O. Ma precla i ma naszyjnik. Ja go od razu w kokrze. Do kokrze go. No, oddaj. Oddaj! O, mam. Dobra, mamy, czekajcie, słuchajcie, mamy precla i pewnie mogę go tu wczepić, czy nie mogę go tu wczepić? Mogę go tu wczepić chyba. O! Jest i precel, proszę bardzo. I do drugiej łapki damy mu naszyjnik. Czy co to jest? Ej, to... To tak... Ej... Czy wiecie, że to zostawia dziwny osad na palcu? Ten wisior? Oh my god, dobra. Właśnie tu. I pokażemy cię w ładnym komplecie. O! Jest i Bożek, który śmierdzi. Bożek Simpsona, który śmierdzi, nieważne, ale jest. Ma precla i ma naszyjnik. Czy czegoś nie pokręciłem, to nie wiem, ale jest dobrze, proszę bardzo. Dobra. I teraz tak, moi drodzy, mamy tego królika z Raymana. Jest super. Ale fajnie. Słuchajcie, nawet jest fajny, czekajcie. On jeździ na tym! Tu jest pokazane, że on jeździ! Czekajcie, czekajcie. Tu. A Maciuś tu. Czekajcie, wy... O! Wyostrzyło, widzicie? I proszę bardzo, jeździ. Ja wam pokażę go na pudełku Pistolet-Boxa, jak on jeździ. Totalnie tak. Yes, please. Nie śmierdzi. Proszę bardzo, mamy culicka! O! A, Jezu, nie! I czekajcie. Bo wydaje mi się, że jego się nakręca tak od tyłu chyba. Jego się nakręca od tyłu. Tak, on jedzie. Tylko, że mam małą przestrzeń. Ale czad! Czekajcie. Mam pomysła. A jak on tu pojedzie, nie wiem, czy wy to widzicie. O, tak wam puszczę, czekajcie. Pojechał. Także je, ale fajne. I tu ma... To się rusza. Także jest i królik na TNT, proszę bardzo, siedzi na rakietu, tak się prezentuje, nie, naprawdę, bardzo fajne gadżety. Zaraz przejdziemy do koszulki, która chyba mnie najbardziej zawsze cieszy, bo ja kocham koszulki. W ogóle, słuchajcie, pisałem producentom ostatnio, że... O, jeszcze naklejka, mam! Mamy naklejkę i ją sobie też przykleję do biurka, słuchajcie, wam. Nie, może zrobię jakieś zdjęcie mojego biurka, bo mam te naklejki wszystkie przyklejane tu i mamy tego robota. I pisałem do producentów o większy rozmiar koszulek. Dlatego, że jak wiecie, no... To jestem ja. Mam mikselkę! Dostałem mikselkę, tak! Będę mógł chodzić. Jezu, jak się cieszę, patrzcie. Trust me, I'm a doctor. Ale genialna, dziękuję, jest super. I producenci posłuchali mojej prośby i mam XL-ki. Jej, dziękuję. Także mamy. Oj, coś spadło. Kochani, jestem bardzo zadowolony. I to mnie najbardziej teraz w ogóle rozczuliło. Także co? Mam nadzieję, że wam się unboxing podobał. Będę z tym bożkiem, tak. O, patrzcie tak. Nie, naprawdę, jest zacny, tylko śmierdzi. No i tu jeszcze mamy, o, tą figureczkę. Także naprawdę bardzo, bardzo fajnie, że ktoś ma ochotę skorzystać z Pixelboxa, to tam na dole jest link. Ja wam zawsze zostawiam linki, bo a nuż, będziecie chcieli sobie coś zamówić i ostatnio, słuchajcie, naprawdę dostałem dużo wiadomości na Instagramie, że Maciek, dzięki tobie zamówiłem Pixela. Ja mówię, bardzo super. Nie, naprawdę, słuchajcie, gadżety są fajne, za taką cenę to naprawdę... Czasem są takie zestawy, że mi normalnie kolana opadają i mówię, Jezu, tak, Boże, super, uwielbiam. Także producenci, starajcie się dalej. No, a ja z moim śmierdzącym złotym Homerem żegnamy się z wami na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się unboxing podobał. No i standardowo, lawki, kieski, besoskie, was buziekuję serdecznie i słyszymy się w kolejnych unboxingach. Także trzymajcie się, cześć i do następnego, pa, pa!